Cześć, witam Cię detailingowy dziadzia. Dzisiaj, tak jak zauważyłeś, test wosku od Detailing. Propozycja filmu się pojawi. Co do samego wosku. 2,5 tysiąca kilometrów przejechane i prawie 3 miesiące. Przez ten czas, słuchaj, no, żadnych problemów nie było z woskiem, wiadomo. No, oczyszczanie eleganckie. Krople może nie były jakieś znakomite tak naprawdę. W większości to on tak jakby taflował. Znaczy to jest fajne. To jest akurat fajne. Na stronie, gdzie był cleaner, no wiadomo, zjechał szybciuteńko. Także wosk typowo, tylko i wyłącznie czysty, jałowy lakier. Większość wosków zresztą tak lubi. Tu jest podobnie. Kolejna rzecz. Ja po tym ostatnim nagraniu, czyli to było 21 grudnia, wjechałem później z kwaśnym szamponem i tam się nic nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, więc to już był czas na ten wosk. Leżał na tylnym panelu na błotniku, który nie jest jakoś tak strasznie obciążony, jeżeli chodzi o uderzenie brudu, więc warunków też nie miał fajnych. Może tak, panel nie najgorszy, jeżeli chodzi o test, nie najcięższy, o może tak. Warunki drogowe tragiczne, bo to i zima, jesień, no tak załapał wszystkiego po trochę, więc ja go traktuję, powiedzmy, że 2 miesiące jakby siedział na przednich drzwiach. O, może tak to ujmę. Tak bym sobie to wykalkulował, wyważył. O, tak może. I teraz tak, ja ten wóz widzę właśnie w sezonie letnim. Z tego względu, że on jest przyjemny w aplikacji, przyjemny w pracy i latem rzeczywiście on może posiedzieć 3 miesiące spokojnie. Tu myślę, że 3 miechy to na miękko, więc w sezonie letnim wosk naprawdę będziesz miał z niego frajdę. Będziesz miał frajdę. Na zimę, wiadomo, klasyka, nie? Ciężki sprzęt, jeżeli chodzi o woski. Jest kilka typów, które warto położyć. Ten moim zdaniem typowo na lato i bardzo przyjemny wosk. Naprawdę bardzo przyjemny. Przykryłem ten wosk, tam resztki można powiedzieć. Resztki, tak naprawdę tam niby on był, niby go nie ma, ale on tam jeszcze jest. No wiadomo, że całkowicie nie zjechał, bo woda by stała maksymalnie. Tutaj widać było, że to taflowanie powoli, bo powoli, ale jest. Uzupełniłem ten wosk produktem, który się niedługo pojawi i ciekawy jestem, co z tego wyniknie. Ciekawy jestem, jak przyjmie go wosk, ale uderzenie na tym kończącym się mega już wosku, mega, bo produkt jest reloadem, a na tym wosku usiadł taki mokry połysk, bardzo fajnie. No dobrze, z mojej strony, słuchaj, to wszystko. Kolejny wosk od Detailing czeka właśnie, żeby nim przesmalcować. Czekam, aż troszeczkę, czy się ociepli, bo zimą nie chcę, bo żeby nie było, że ten test może, raczej, żeby nie było, że temperatura była niska i wosk się nie przyjął, więc odczekam swoje, poczekam, aż w garażu u mnie będzie normalna temperatura, bo jak widzisz, to nie jest za dobrze. Maksymalnie chyba mam tam 7 stopni, więc cudów nie ma. No dobra. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!